Cześć, witajcie. Dzisiaj jesteśmy w Perli, tak? Będziemy zwiedzać sobie, co tu ciekawego jest. Zobaczcie, mamy wodę, ala błękitna laguna, tak? Mamy też pokazane właśnie śmieci, zanieczyszczenie, które jest na ziemi. Tak wygląda Perlan. Ileś lat temu wstecz, tutaj w tym miejscu, gdzie te śmieci są, był mały gejzer i on wystrzeliwał aż do samej góry, no ale niestety nie ma go, zlikwidowano. A tu mamy wystawę obrazów najróżniejszych o tematyce lawowo wulkanicznej. Zdjęcia są, zobaczcie, tutaj nawet samolot w tym miejscu jest, tak? Leci? A dalej. Idziemy dalej, tak? Teraz zabudowali tutaj, bo wcześniej tutaj nie było tej ściany, która jest o tu. Jej nie było i można było do tamtej wody wpaść. Ale tak właśnie wyglądają wulkany. Wulkan, kiedy wybucha, to jest bardzo bunga o ten. Bo to wiem, dlatego że pożyczałam nawet moją starą kamerę, żeby nagrywać kiedyś tą bardzo bungę. I... A to jest tam, to jest już koniec. Tak, tutaj już jest koniec, to trzeba zawrócić, dlatego my na razie tak nagramy, żeby inni mogli obejrzeć piękne obrazy, to znaczy nie obrazy, tylko zdjęcia. I my sobie zaraz sami obejrzymy tutaj na spokojnie. Tak, widzisz, pani jest, kobieta, która właśnie jest na Holuhroin. Wcześniej też inny wulkan. Dokładnie. Bardzo ładnie to jest zrobione. My zobaczymy. Może wejdziemy do innej wystawy jeszcze. Tak, tu jest bardzo ładna jedna wystawa i ty nie masz jeszcze 6 lat i wchodzisz za darmo. Także jest całkiem optymistyczna wersja na dziś. Okej. I tu są łazienki czarne. My też. O, tam jesteśmy w lustrze, się odbijamy. Właśnie w tej łazience są też czarne toalety. Także nic nie widać, czy jest czysto, czy jest brudno. Tutaj mamy dalej wodę, tak? O, bardzo ładnie to wygląda. No tam już nie idziemy, do góry idziemy schodami, zobaczymy, gdzie dojdziemy. Właśnie ta kamera tak dziwnie, nie wiem, jak ją ustawić. Tamten model jakoś tak łatwiej był. Tu idziemy zobaczyć? Poczekaj. Idziemy i tu są takie rzeźby, zobaczcie, każdy robi sobie z nimi zdjęcie, ja tego zdjęcia nie mam, bo nie jestem każdy, ale są tu stare rzeźby, bardzo dawno tutaj już one stoją i szczerze mówiąc, ja nie znam historii tych rzeźb, bo teraz bym musiała zajrzeć do internetu, bo tu nie ma żadnej kartki o nich, ale to są żelazne, tak, można zapukać mu w kolano, rzeźby, które stoją tutaj chyba od lat 80. nawet. A my idziemy sobie dalej do parku. Niestety nie udało nam się wejść do muzeum, gdyż koszt ze zniżką dla nas byłby 3600 koron i w tej chwili po prostu nie wejdziemy. Ale polecam wam to muzeum, ponieważ ono jest fantastyczne. I tam można zobaczyć też zorzę polarną na takim ogromnym, fajnym ekranie. Z góry widać, nie wolno tam nagrywać, także właśnie nic wam nigdy nie mogę, znaczy nie będę mogła wam w przyszłości pokazać nawet jak tam jest, ponieważ oni nie pozwalają nagrywać. Ale jeżeli już się tu jest latem, to na pewno warto przyjść tu i odwiedzić, ponieważ jeśli zwiedzacie Islandię tylko tutaj na południu i nie będziecie jechali dookoła Islandii, to tam macie wszystkie ptaki i pokazane ryby, wszystko tam jest właśnie pokazane, co jest na Islandii. To chodźmy do niego. Tak, tu jesteśmy w miejscu, widzicie, wszystko zarosło. Był kiedyś sztuczny gejzer zrobiony, można było tutaj podziwiać, co ileś minut on wybuchał. Było to bardzo fajne, o właśnie, strasznie zarośnięte jest. Taka niecka wodna i oni, patrz, królik poleciał, zobacz, królik, jaki młody, fajny, nie? Widzisz? Ale jakie to dzikie już jest. Królik wyskoczył. Halo, królik. Nie, nie płasz go, on fajny jest. Fajny. A
bo tu są właśnie króliki, tu dużo królików jest. I tu jest pokazane, jak to w naturze wygląda, ale niestety to wszystko zarosło. Tu był właśnie, o, tutaj był, ale zarosło, tu już nic nie ma, uważaj. Tu, a tam dalej, okej, okay, dalej jest. Potwornie zarosło, szkoda, że oni te gejzery powyłączali, bo to była bardzo fajna rzecz właśnie, o, widzicie. Tu był ten gejzer sztuczny. No tu. Wyłączyli. Nie wiem, wyłączyli go parę lat temu. Ładnych z 5 lat temu co najmniej go wyłączyli. A tu mamy łubin. I tylko słychać, jak on strzela. Tak? I tylko słychać, jak łubin strzela. A jak strzela? No to słuchaj. Pięknie, cicho, spokojnie dziś jest. Wspaniała pogoda. A my idziemy zapalić świeczkę na spacerze. Jest dzień. Tak, jest dzień. Korzystamy właśnie z tego pięknego momentu, że jest ciepło. Ale tam one się walczą. O co? O jedzenie? Nie wiem. A coś walczą. Cudowny dzień, jest ciepło. Słuchajcie, jest gorąco znowu. Oczywiście ciocia Wenus idzie w polarze, jakby to miało być inaczej, ale mi się już go nie chce ściągać. Po drodze tak się rozglądam, bo już widać pierwsze grzyby. Może nie pierwsze, ale też właśnie grzyby, które uznawane są za rydze. Ale rydzami nie są, to są wełnianki, mleczaje. I one są niejadalne. Kiedyś wam opowiadałam, zrobiłam te rydze, mleczaje niejadalne. I były jadalne, po odpowiednim przerobieniu były zrobione w soli, zasolone. Najpierw gotowane 3 razy co najmniej. Później w solance były jeszcze mocniej ugotowane i do tego wszystkiego były grzyby później zasolone. Co to jest? To jest zamknięcie tu, zobacz, zarzewiałe całe. I tam z drugiej strony na kamieniu jest druga część. I tu można było zamknąć drogę. Tak. Zobaczcie, jakie chaszcze są od tego łubinu. Ileś lat temu tego łubinu tu nie było. To jest po prostu istna plaga w tej chwili. I ja nie pamiętam, czy w latach 60. właśnie, czy zaraz po wojnie, ktoś przywiózł na Islandię łubin, bo tu łubinu nie było. No i tak on się po całej Islandii po prostu rozrósł. W tej chwili jest strasznie dużo łubinu na Islandii. I są przeciwnicy i zwolennicy. Przeciwnicy, bo jest to chwast, ja bym to wycięła w czasie, kiedy to zaczyna wyrastać z ziemi, żeby nie miało właśnie kwiatostanów. A są tacy właśnie nie przeciwnicy, tylko ludzie za, dlatego że łubin pięknie wygląda, jak kwitnie. No i tutaj zdania są podzielone. Zobaczcie, jarzębina, już niedługo będzie właśnie można zbierać. Tak, ma w środku, pokaż, w środku są nasionka łubinu, tak? I będziemy mieć kolejne chwaściory. A jak wezmę to tu? A tu leży właśnie pościnane gałęzie, żeby nikomu w oko nie wpadły. I leżą wszędzie tu, będą je wywozić. Później oni to wywożą, chowają w jednym miejscu na takim placu. I na Sylwestra, na Nowy Rok. Tradycja właśnie wikingowa jest taka, że palą ogniska w Sylwestra koło godziny 15-16. W Reykjaviku bodajże jest 7 miejsc, 7 punktów, w których można pójść na ognisko. Islandczycy śpiewają wikingowe piosenki, pieśni swoje i tak właśnie witają Nowy Rok. I te gałęzie później na Nowy Rok właśnie posłużą właśnie z paletami. I tak. I wtedy jest bardzo ładnie. A my idziemy gdzieś tutaj na dół. Schodzimy na dół. Co? Zaraz zobaczymy, co. Jakaś rzeźba jest. Ktoś coś wyrzeźbił. Jak to wygląda? To jest jakiś ptak? Tak? Co to jest? Zobacz, jakaś sowa. Sowa jest. Znaleźliśmy sowę. O, jaki las, proszę. Na chwilę mamy imitację lasu. Imitacja, ponieważ prawdziwy las jest ogromny i
samo przyjście tutaj, właśnie te kamienie są tak magiczne. Zobaczcie, drzewa też są wysokie, więc tu powiedzenie, że w islandzkim lesie można się zgubić i trzeba wstać. Oj, będzie ciężko w takim układzie tu się zgubić, ale my się nie zgubimy, bo my wiemy, gdzie my idziemy, tak? Ponieważ las nie jest taki duży i wystarczy trochę się orientować w terenie i wiemy, gdzie jesteśmy. O, zobaczcie. Szłam, żeby pokazać wam tamte grzyby, które są niejadalne, są trujące. A tu mamy właśnie takiego rydza, wełniankę. I czym on się właśnie różni od zwykłego rydza? Tu widać, to jest takie właśnie jakby wełnianki tutaj, wełna taka jest. I to jest właśnie to, co jest niejadalne w tym rydzu. Widzicie, mleczko też jest. Aj, moja kamera jak zwykle nie nagrała. Tu są grzyby, tak, najróżniejsze grzyby. Co tu mamy? Tu mamy też jakiegoś trującego grzyba, ma blaszkę pod spodem. Nie będziemy go wyrywać, dlatego że jakieś ślimaki sobie zjedzą te grzyby. Tu mamy też jakiegoś innego, też trującego grzyba. I mamy też islandzkie grzyby, o takie malutkie. O te, zbierane właśnie jako halucynogenne, ale to chyba nie są nawet jeszcze te. Tamte inaczej trochę wyglądają. O, i szukamy. O, i też mamy tu różne grzyby. Także widzicie, grzybów w tej chwili jest bardzo dużo, najróżniejszych. Tu w tym lesie akurat maślaków jest bardzo mało, chociaż się trafiają, ale ich jest bardzo mało, sporadycznie. Tu właśnie przeważnie są te wszystkie trujące, niejadalne dla nas grzyby, więc tutaj się po prostu nie przyjeżdża na grzyby, ale to można... Tak, właśnie też chciałam tam pójść na górę, ale bardzo fajnie jest sobie przyjść, popatrzeć na różne grzyby, tak? No i tak jak mówiłam kiedyś jeszcze w jednym filmiku, jak sama poszłam zbierać tymianek dziki. Właśnie, tu jeszcze, o, bo się potknęłam. Tu mamy purchawki. O, jakie fajne purchaweczki mamy. A jakie są purchawki? Jak je się tak nadepnie, to purchawki mają taki gaz, bo tam są właśnie nasiona. I nawet mamy widelec, ktoś zostawił. Można coś sobie zjeść widelcem, tak? Ktoś widocznie tu jadł i zgubił ten widelec. O! Helikopter poleciał, o tam. Już pomagam. Już pomagam. Idziemy przez wielkie głazy, wielkie kamienie. I weszliśmy na samą górę. O, jakie wielkie głazy, tak? Oj, oj, oj. Powolutku. Ogromne, tak. Jak most. Jak most, dokładnie. No ten jest ogromny. Przepraszam, ten jest ogromny. Ogromniasty, tak. Ogromniasty, kanciasty, graniasty. Grzyby? Co grzyby? No, tym widelcem. Co chcesz? Może jak ksypy. A może jadł grzyby, tak, tak, właśnie. O, może jadł grzyby, dokładnie. A my, ja nie wiem, gdzie my idziemy, gdzieś tam sobie idziemy. I właśnie mówiłam o tym, albo i nie mówiłam, bo musiałam wyłączyć na chwilę kamerę, że Wikingowie kiedyś w swoich walkach, jak szli do walki, właśnie robili wywar z muchomora i ten wywar pili, co im dawało bardzo dużo mocy na bitwy. A chciałam wam powiedzieć o dzikim tymianku, który zbierałam. Kochani, kochani, porażka, porażka totalna. Wenus nazbierała wrzosu. Wenus nazbierała wrzosu, także wszystko wyrzuciłam, nic z tego wrzosu bym i tak nie robiła. Nie ma miejsca, ten cały rok, jeszcze następny, będzie dalej poświęcony wyrzucaniu rzeczy z domu, ponieważ jeszcze jestem w połowie drogi, ale już bliżej jak dalej, żeby zlikwidować jeszcze rzeczy, które zostały, które są moje, które nie są moje, i tak widzicie. Gdzieś wyszliśmy, no i nie wiem, gdzie my jesteśmy. Chodźmy, wracajmy lepiej już. Nie, no idziemy sobie dalej.
O, tu. Oho, jaki królik siedzi fajny. To gdzie jesteśmy? My jesteśmy przy Pertlanie. I siedzi sobie królik. Zobacz, jaki fajny. A gdzie jesteśmy? Przy Pertlanie w Reykjaviku. Ale... Cicho, bo zobaczymy, czy on się da podejść. Halo, królik. A nie, on już startuje. Szkoda. Śmieszny, nie? Aha. Fajny. Można go wziąć do domu. Można by go wziąć do domu, ale on już jest zdziczały. On nie przyjdzie. On się pewnie już tu urodził. On ludzi nie lubi. Młodziutki, fajny. Pobiegł sobie. Widzisz? Oje, chodźmy. No idziemy. No i tak to właśnie bywa. Króliki są tu, mieszkają, ponieważ kiedyś, dawno temu, za 20 lat temu ludzie kupowali dzieciom w prezencie króliki. Później te króliki im się nudziły, nie wiedzieli, co zrobić i przywozili je tu. I dziś mamy dzikie króliki. Też śmieszne. No właśnie nagrywam, jak ludzie zbierają grzyby i wytną to i później wyrzucą, ponieważ myślą, że właśnie zebrali rydze, ale to nie są rydze. To są inne mleczaje. O, i tu też ktoś wyrzucił. Po co to zrywać, jak się wie, że te grzyby i tak nie są do jedzenia? No chyba, że ktoś tylko tak jeden przeszedł i drugi przeszedł i myślał, że coś znajdzie. No, nasz spacerek dobiega końca, tak? Grzybów żadnych nie znaleźliśmy. Silni jesteśmy, oczywiście, tak? Super jest. No, ehe. I żegnamy się z wami. Wenus północy i zimowe lato. Chociaż widzicie, dzisiaj jest piękne lato. I warto na pewno dzisiaj wyjść z domu, tak żeby się trochę przejść. Pozdrawiamy was. Subskrybujcie kanał Wenus Północy, tak? Aha. Lajki do góry, łapki. I oczywiście subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Na razie, trzymajcie się, cześć!